tutaj w tym miejscu jest złamana śruba regulacji lampy, to białe. Powinno to wyglądać w taki sposób jak tutaj, czyli na taki klucz, tak jak tutaj. Jak teraz na szybko naprawić? Trzeba nagrzać śrubokręt mocno i potem przyłożyć do tej łamanej plastikowej śruby i wtedy stworzy się takie miejsce na śrubokręt do regulacji. Nagrzany palnikiem śrubokręt tutaj wyrobi w tym plastiku takie miejsce na to, żeby można było sobie w przyszłości regulować. Trzeba zaczekać, aż to zaschnie, wyschnie, aż to stwardnieje i regulacja powinna już działać. Już tutaj delikatnie zaczęło twardnieć, także można teraz regulować już tutaj lampę i teraz trzeba tylko wyjąć taki śrubokręt, żeby nie uszkodzić tego z powrotem. Plastik ostygł, śrubokręt ostygł. Teraz po wyciągnięciu śrubokręta wygląda to tak. Jest teraz miejsce na regulację. To jest kwestia taka, że ta regulacja bardzo ciężko chodziła. Potrzebują ją po prostu rozruszać. Ale ten śrubokręt bardzo dobrze się sprawuje.